cisza, można odpocząć. Można przeżyć w lesie, w zimie, jest co zjeść. Trudno powiedzieć, że jest to coś energetycznego, ale da radę. Jak to energetycznego? No hello, bulwy, topinambur. W porządku, topinambur, tak. Natomiast warto to poznać i warto wiedzieć, że w lesie można się wyżywić nawet zimą. Okej. Okay. A co dla Ciebie było najtrudniejsze? Nic. No nie żartuj. Zimno. Zimno? Zimno. Zimno jest. Dlatego trzeba się przygotować. I trzeba się przyzwyczaić, a my, wychowani w ciepłych domkach, nie wiemy, nasze organizmy nie wiedzą, jak zachować się w czasie zimna. Ale mi wystarczyło 2,5 dnia, żeby zaczęła się przemiana i zmiana energetyki organizmu na oszczędnościową, na pokrycie strat i tak dalej. A tak przy okazji, odchudzić się może. Okej, okay. A powiedz mi, no dobra, zimno, jakby temperatura, jedzenie jest mniej tych kalorii i tak dalej, ale a jak z psychiką? Nie brakuje Ci bodźców? Bo no jednak tu jest no cicho, spokojnie, nie? Nie. Nie brakuje Ci? To jest bardzo bogata okolica, to jest bardzo dużo różnych rzeczy w bliższej i dalszej odległości, okay. Ale można sobie tutaj rozprostować się można, mhm. Można zasnąć w poczuciu bezpieczeństwa. O, to bardzo ciekawe.